Niech się męczą gnoje jedne, niech patrzą przez kraty na świat za to, co zrobili. Usta rozcięte, nos porozrywany, uszy porozrywane, gardło podrżnięte, palce poobcinane od jednej ręki, od drugiej. Brak mi słów. Dla mnie to najchętniej, bo sama bym wymierzyła karę, ale wiem, że nie wolno mi. Oni tu weszli. Mała siostra spała tutaj. Oni siedzieli gdzieś tutaj. Mieli ułożone kabel, siekierę i nóż i czekali, aż siostra wstanie. Razem z kuzynem i tutaj są ślady, jak sprawcy brali narkotyki na tym usterku. Wtedy tutaj Dawida pobili. Prawdopodobnie już tutaj leżał, skrępowany. To jest ten, który... Tak, ten, co wynajmował. I ten, co zadawał panu ciosy z tym drugim? Tak. A ten, to ten, może być? To jego kolega, czy ktoś tam był? I obaj pana bili. Tak. I to oni tego dnia, tej nocy byli. Tak. I to oni są teraz zatrzymani za zabicie Tatiany. Tak. Pozwiązywali nas i ja miałem później tak. Zakryte oczy już i mi włożyli skarpety do buzi, nie? Oni przychodzili do pana, jak pan był związany, próbowali z pana rozmawiać, straszyli pana. Tylko to słyszałem, że miałem tylko oczy odkryte, nie? No. I mówi, patrz, twoja kuzynka nie żyje. Miał coś w ręku? Miał nóż. Cały nóż we krwi. Oni czułem, że oni mnie ciągnęli po schodach. I nie wiem, jakoś bokiem tak zleciałem. Już patrzę, cały ten byłem za cały nos, to wszystko. Nie? Zakrwawiony. No, nie patrzę, było okno otwarte. I w moment, no, nie wiedziałem, gdzie ja nawet biegnę. No po prostu niech Bogu dziękuję, że udało mu się uciec, bo to samo by było i z nim. Bo świadków się nie zostawia. Co wiecie od lekarzy? Co ci mordercy zrobili? O matko. My wiemy, że zmarła z wykrwawienia. Ale mam z tatą widzieliśmy wszystko.